Przechodzimy do naszego następnego tematu. Karl Dedecius i Darmstadt. Zapraszam pana Andrzeja Kałużę, mojego kolegę tutaj w Instytucie Spraw Polskich. On jest germanistą, skandynawistą i w naszym instytucie odpowiedzialny za również za PR. Jest także redaktorem naczelnym naszej rocznej, dorocznej publikacji. Andrzeju, przekazuję ci głos. Dziękuję bardzo, Manfredzie. Dzień dobry, szanowni państwo. To, co dzisiaj państwu zaprezentuję, to koautorem tego jest mój kolega Manfred Mack, Karl Dedecius i Darmstadt. Jeżeli macie państwo ochotę zapoznać się z tym, co państwu przedstawię, to można znaleźć na naszym blogu Niemieckiego Instytutu Spraw Publicznych ten tekst w dwóch odcinkach. Wczoraj i dzisiaj publikowaliśmy te fragmenty. Kiedy przyjmujemy gości w Niemieckim Instytucie Spraw Polskich i opowiadamy im o historii Instytutu, na końcu pada prawie zawsze to samo pytanie. Jak właściwie doszło do tego, że ten Instytut powstał właśnie w Darmstadzie? Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest taka łatwa. Najpierw trzeba wyjaśnić, jakie powody o tym nie zadecydowały. W Technische Hochschule na Politechnice w Darmstadzie nie było ani polonistyki, ani slawistyki. Uczelnia nie miała też partnerstwa uniwersyteckiego w Polsce, ani samo Darmstadt, polskiego miasta partnerskiego. Było Chopin-Gesellschaft, czyli Towarzystwo Chopinowskie, które w roku 70 jako pierwsze rozpoczęło działalność w Republice Federalnej. Byli polscy kompozytorzy uczestniczący w darmstadtskich kursach wakacyjnych nowej muzyki. Odbywały się również wspólne wystawy polskich i niemieckich artystów w ramach Darmstädter Secession, secesji darmstadtskiej. Wszystko to jednak zapewne nie wystarczało, żeby akurat w Darmstadt powołać do życia Niemiecki Instytut Spraw Polskich. Stało zatem coś innego, a mianowicie osobista znajomość i wzajemny szacunek artystyczny między założycielem Instytutu, Karlem Dedeciusem, i ówczesnym nadburmistrzem Darmstadtu, Winfriedem Sabe. Obaj panowie poznali się na początku lat 50. ubiegłego wieku w Weimarze. Sabe podążył tam za Thomasem Mannem, by pracować dla niego. Dedecius zaś pracował jako tłumacz w tamtejszym instytucie teatralnym. Niedługo potem obaj wyjechali na zachód i podczas gdy Sabe wkroczył na stromą drogę kariery kulturalno-politycznej, Dedecius poświęcił się tłumaczeniu literatury polskiej, ale w tym czasie obaj nie stracili się z oczu. Już pod koniec lat 60. Karl Dedecius miał pomysł, aby założyć w Niemczech Zachodnich Centrum Studiów nad Polską. Kiedy w roku 1977 obradowało w Bonn pierwsze forum niemiecko-polskie, został na nie zaproszony również Dedecius. Przedstawił tam projekt założenia Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich. Jego idea, świetnie opracowana i dojrzewająca przez wiele lat, spotkała się z przychylnością uczestników tegoż forum. Raz po raz ostatnio w swojej biografii Dedecius z widoczną dumą wskazywał na to, że był to jedyny rzeczywiście zrealizowany projekt tego forum. Nikt wtedy nie myślał, że taka instytucja znajdzie swoją siedzibę w Darmstadt. Początkowo myślano raczej o Moguncji. Na tamtejszym uniwersytecie istniała slawistyka o świetnej renomie z dobrą polonistyką. Znajdował się tam też profesor dr Gotthold Rode, który był kompetentny nie tylko pod względem naukowym, lecz także organizacyjnym. Był kierownikiem Katedry Historii Europy Wschodniej z historią Polski jako punktem ciężkości. No ale wyszło inaczej. Było to zależne od dwóch okoliczności. Po pierwsze od darmstadtskiej tradycji kolonii artystów, która po 1945 roku pod hasłem W Darmstadt mieszkają sztuki ściągnęła do miasta znakomitych pisarzy. Mieszkali tu Karl Krollo, Arno Schmidt, Gabriele Wumann, Renate Axt, aby wymienić tylko kilkoro z nich. Po drugie, właśnie w tym czasie lekarka dr Richtenhain
Właścicielka ówczesnego domu mieszkalnego naczelnego architekta darmsztadtskiej kolonii secesyjnej Józefa Marii Olbrysia, który zamieszkiwała od powojnia, zaoferowała go miastu pod warunkiem, że zostanie on wykorzystany do celów kulturalnych, naukowych i służących pokojowi. Nadburmistrz Sabe zadzwonił więc do swojego znajomego z czasów weimarskich, wtedy już odnoszącego sukcesy tłumacza i wydawcy Karla de Deciusa, chcąc nakłonić go do przeprowadzki do Darmstadtu, a tym samym do wzbogacenia darmstadtskiego życia kulturalnego. De Decius początkowo odmówił z uzasadnieniem, że kupił już dom w pobliskim Frankfurcie. Dodał jednak od razu, że poszukuje lokum dla nowo założonego instytutu. Znał warunki właścicieli związane z darowizną i zapewnił, że wszystkie ich wizje będą mogły zostać w idealny sposób urzeczywistnione, zrealizowane. Po negocjacjach z miastem Darmstadt i dwoma krajami związkowymi, Hesją oraz Nadrenią Palatynatem, o których nie będziemy tutaj szerzej mówić, w grudniu 1979 roku utworzono instytut, a 11 marca w 1980 roku można było uroczyście otworzyć instytut w Darmstadt. Sabe i miasto okazali również bardzo cenne wsparcie przy opracowaniu statutu, założeniu stowarzyszenia i pozyskaniu innych instytucji do współpracy. Wiele osób było początkowo bardzo zaskoczonych, że to właśnie Darmstadt został siedzibą instytutu. Jego pierwsza przewodnicząca, wydawczyni Die Zeit, hrabina Marion Dönhoff, powiedziała w Miejskim Teatrze podczas otwarcia instytutu, cytuję, jak to Darmstadt? Dlaczego nie Hamburg? Dlaczego nie Kolonia czy Monachium? Mogę Państwa zapewnić, że nie ma w Republice Federalnej drugiego takiego miasta, które by z taką wielkodusznością, z tak ogromnym zainteresowaniem i taką ofiarnością pomogło urzeczywistnić ideę powstania niemieckiego Instytutu Spraw Polskich. Osobliwość Darmstadt polega na tym, że mieszkańcy tego miasta są gotowi wziąć na siebie tę ofiarność, która nie przyniesie korzyści bezpośrednio im, lecz będzie konieczna w dotyczącym nas wszystkich ważnym aspekcie moralnym i kulturalnym. Koniec cytatu. Inny dyrektor zakładający jakąś instytucję pozostawiłby prawdopodobnie konieczną przebudowę takiego secesyjnego domu architektom i konserwatorom zabytków, sam zaś skupiłby się na swoich programach literackich czy kulturalnych, ale nie de Decius. Wziął na siebie wyzwanie, żeby swój Instytut Spraw Polskich urządzić w niemieckiej, w cudzysłowie, willi secesyjnej. Secesja nazywała się w Darmstadt początkowo niemiecką sztuką. Odkrył, że Olbryś w roku 1898 współpracował z polskim malarzem i pisarzem Stanisławem Wyspiańskim w wiedeńskim czasopiśmie Ver Sacrum. Wyspiański ustawił kartę tytułową obrazem Macierzyństwo. Olbryś dał drzewko jako jej dekorację. De Decius bez wahania zrobił z tego plakat łączący oba elementy i potraktował go jako dowód polsko-niemieckiej współpracy z okresu secesji właśnie. Ów plakat stworzony przez De Deciusa wisiał przez długi czas w pokoju kominkowym w domu Olbrysia i zdobił pierwsze publikacje Instytutu. De Decius skrupulatnie pilnował wyposażenia domu. Błękit Olbrysia, tak zwany błękit Olbrysia, kafli zewnętrznych zdobił klatkę schodową, a pierwsza seria wydawnicza została nazwana Blaue Reihe, czyli błękitna seria. Dbał nawet o oświetlenie i dla jednego z pokojów znalazł na pchlim targu oryginalny żyrandol w stylu secesyjnym. Reszta wyposażenia Instytutu, począwszy od biurek, aż po zestaw wypoczynkowy, została wykonana na miarę i nie przypominała umeblowania porównywalnych instytutów urządzonych bardziej konwencjonalnie, czy jak spod sztancy.
pierwszych sprawozdaniach rocznych są wymieniani sponsorzy, którzy umożliwili Dedeciusowi takie działania. To była Fundacja imienia Roberta Boscha, Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz, Fundacja Fabryki Volkswagen, jak i różne liczne inne firmy i osoby prywatne. Udało się także przekonać dysponujący miejską spuścizną okresu secesji Instytut Mathildenhöhe, by oddał do dyspozycji Instytutowi Dedeciusa oryginalne meble, wśród nich fortepian Olbrysia oraz obrazy secesyjne. Od samego początku również Darmstadt, miasto Darmstadt, czerpało korzyści z istnienia nowego instytutu na Mathildenhöhe. Rozwój sytuacji politycznej w Polsce, powstanie Solidarności latem 80 roku i ogłoszenie stanu wojennego w roku 1981 bardzo wzmogły w Republice Federalnej zainteresowanie Polską oraz jej kulturą. Dedecius opublikował wiele artykułów dotyczących literatury polskiej i wybitnych autorów polskich w zasadzie w prawie wszystkich ponadregionalnych mediach niemieckojęzycznych, jak również w wielu regionalnych. Liczba wycinków prasowych i zasięg geograficzny tych publikacji są po dziś dzień bardzo imponujące. Regularnie odnotowywano tu także gazety z odległych krańców Niemiec, z Aurich na przykład, czy Freilassing, czy St. Gallen. Równocześnie pojawiły się w niemieckich dodatkach kulturalnych, jak i w redakcjach kultury, rozmaitych rozgłośni radiowych, pierwsze omówienia publikacji Instytutu w ramach Polnische Bibliothek, czyli Biblioteki Polskiej. Wiele wydanych przekładów spośród dofinansowywanych przez Fundację imienia Roberta Boscha i wydawnictwo Zurkamp zostało nagrodzonych. W przyznaniu Nagrody Nobla Czesławowi Miłoszowi w roku 1980 miały swój udział także właśnie niemieckojęzyczne tłumaczenia Karla Dedeciusa. Nawet bardzo prężnie działające Biuro Promocji Miasta musiałoby wydać dużo pieniędzy, aby uczynić Darmstadt aż tak znanym w całych Niemczech, a wkrótce również w Polsce i innych krajach. W ten sposób Dedecius mógł przynajmniej symbolicznie odwdzięczyć się miastu Darmstadt, które wielkodusznie oddało Instytutowi do dyspozycji Dolm Olbrysia, a od roku 1997 również Dom Deitersa. Także przynajmniej symbolicznie było to takim odwdzięczeniem się. Niewątpliwie mieszkańcy Darmstadt są Dedeciusowi wdzięczni także za to, że sprowadzał do ich miasta wielu prominentnych gości. Początkowo byli to polscy przyjaciele, pisarze, tłumacze, wydawcy, stypendyści. Niezapomniana do dzisiaj pozostaje wizyta późniejszej noblistki Wisławy Szymborskiej, która 15 kwietnia 1981 roku miała spotkanie autorskie w darmstadtzkiej oranżerii. W gazecie Darmstadtzkie Echo, Darmstädter Echo, napisano wówczas cytat: słuchaliśmy cichej liryki, pełnej melancholii, choć w żadnym razie rezygnacji, lecz sceptycznej i pytającej z przeszywającą łagodnością, ba, zdolnej do zaskakującej ostrości w swoim wydźwięku. Z obserwacji jest wydestylowane wszystko, co płynne, wszystko, co zbyteczne. Zostaje wyłącznie końcowy kryształ, sól, jak precyzyjnie charakteryzował to Dedecius. Koniec cytatu. Potem mieli swoje wieczory autorskie także Ewa Lipska, Tadeusz Różewicz, Ryszard Krynicki, Kazimierz Brandys, Adam Zagajewski i wielu innych. Bibliotekarka Elżbieta Lemp była zarazem fotografką. Główne pomieszczenie biblioteki już niebawem zdobiła galeria najznakomitszych współczesnych pisarek i pisarzy polskich. Dedecius zorganizował w Darmstadt w Bibliotece Miejskiej cieszącą się dużą popularnością wystawę poświęconą Korczakowi, wystawę plakatów Romana Cieślewicza w Kunsthalle, wystawę ekslibrisów w Bibliotece Szkoły Wyższej, koncerty w Towarzystwie Chopinowskim, Polskie Dni Filmowe w City i w Studenckim Kole Filmowym na Technische Universität. Partnerami Instytutu były także takie darmstadtskie instytucje jak Neue Darmstädter Secession, Unia, Europa Union, Izba Przemysłowa, Volkshochschule i wiele innych. Wiele przedsięwzięć sfinansował bank Sparkasse Darmstadt.
Wreszcie Dedecius zainicjował również giełdę dla zachodnio-niemieckich miast, które były partnerami miast w Polsce, miastami partnerskimi lub chciały nawiązać takie partnerstwo. Wielu gości z Polski, z zagranicy mówiło o niesamowitej atmosferze w domu, w instytucie. Także ten osobista atmosfera, duch Dedeciusa był tutaj obecny na całym Matylden Höhe. Leszek Szaruga, autor i literaturoznawca, uważał, że Darmstadt był w latach 80. najważniejszym adresem na zachodzie dla polskich literatów i twórców kultury. Należy zauważyć, że wówczas kontakty reglamentowano odgórnie, wolność podróżowania istniała nie dla wszystkich, a polska waluta nie była wymienialna na zachodzie. Dzięki Dedeciusowi i jego kontaktom z fundacją imienia Roberta Boscha udało się zorganizować liczne podróże badawcze dla znakomitych polskich twórców kultury. Prawie zawsze byli oni również wtedy z wizytą w Darmstadt. Wiele osób do dzisiaj pamięta te odwiedziny. Jak powiedziała laureatka Nagrody imienia Karla Dedeciusa Monika Muskała, odbierając ją w roku 2019, w tym kontekście w Darmstadzie, cytat, w 1991 roku przeprowadziłam wywiad z Karlem Dedeciusem. Jako początkująca tłumaczka odbyłam pielgrzymkę do Darmstadt jak do miejsca kultu. Koniec cytatu. Wręcz legendarne są już liczne wizyty polskich tłumaczek i tłumaczy biorących udział we wspomnianych podróżach. Korzystali z nich także wydawcy, redaktorzy, dziennikarze, a nawet bibliofile z polskich stowarzyszeń bibliofilskich. Wszyscy oni zawdzięczają Dedeciusowi nieocenione kontakty, które nierzadko pomogły im po przełomie politycznym w roku 89 założyć własne firmy i nawiązać współpracę z niemieckimi partnerami. Te kontakty Instytut pielęgnuje do dzisiaj. Dedecius otrzymał wiele od miasta Darmstadt. Nigdy nie zapomniał, komu zawdzięcza wsparcie organizacyjne i finansowe, które w istotny sposób przyczyniło się do sukcesu Instytutu. Również miasto Darmstadt go doceniło. Nadburmistrz Darmstadtu Peter Benz powiedział, żegnając w 1997 roku odchodzącego na emeryturę Dedeciusa, cytuję, dzisiaj dr Karl Dedecius może spojrzeć wstecz na wspaniałe dokonania życiowe. Jego udziałem stało się wiele zaszczytów za pionierskie działania w dziedzinie upowszechniania wiedzy o literaturze polskiej i Polakach. Wśród wielu honorowych tytułów otrzymał on również tytuł ambasadora kultury. Jako takiego znamy i cenimy go także w Darmstadt. Koniec cytatu. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Bardzo dziękuję Andrzejowi. Zapomniałem przedstawić Państwu komentatora. To jest pan Andreas Lawaty. Andreas Lawaty był pierwszym współpracownikiem Karla Dedeciusa i może można tutaj opowiedzieć krótką anegdotę. Dedecius mówił zawsze w polskiej bibliotece, o polskiej bibliotece, że miała ona wielu ojców i wiele matek. Oczywiście on był jej założycielem, ojcem tego projektu, ale to dziecko, ten projekt musiał być wspierany w formie alimentów od Fundacji Roberta Boscha, a wszystko to realizowało wydawnictwo Zurkamp, ale często zapomina się o tym, że właśnie Andreas Lawaty był bardzo w to zaangażowany. Ja bym go określił taką duszą Biblioteki Polskiej, dlatego że on koordynował ze sobą wszystkich ojców, ojczymów i tak dalej. I tak jak można by powiedzieć, że bez Karla Dedeciusa nie byłoby tej polskiej biblioteki, powiedzieć można, drogi Andreasie, że bez ciebie nie byłoby
również tej polskiej biblioteki. Także bardzo się cieszymy na Twój komentarz do tego, co powiedział Twój były kolega Andrzej Kałuża. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo za to takie ładne, przyjemne powitanie. Andrzejowi zawdzięczamy bardzo bogaty, a zarazem żywy opis związków Karla de Deciusa z miastem Darmstadt. Związek de Deciusa z Darmstadtem nie był, jak już mówił Andrzej, jakiś taki oczywisty czy porywający, ale był naturalny, czy okazał się być naturalny i pełen symboliki. I był on też niejako literacki w formie, treści i znaczeniu. Nie chcę dużo tutaj o tym mówić, ale chciałbym przedstawić Państwu trzy punkty, które są w zasadzie jedynie uzupełnieniem uwag Andrzeja, bo nie chcę rozpoczynać tutaj debaty, nie ma ku temu też żadnych powodów. Po pierwsze, w sali kominkowej domu Olbrysia wisiał wiersz wspomnianego już burmistrza Heinza Wilfrieda Sabe, skierowany do polskiego poety i bliskiego przyjaciela de Deciusa, Tadeusza Różewicza. Tadeusz Różewicz to jest ten sam rocznik, co de Decius, a Sabe był o rok starszy, urodził się w roku 1922. Tytuł tego wiersza to List z Breslau do Wrocławia. Wiersz składa się z 12 strof. I ilekroć ktoś odwiedzał instytut, de Decius czytał mu dwa pierwsze wersy pierwszej strofy i całą ostatnią strofę na głos. I ja powtórzę to za de Deciusem. Cytuję. Drogi Tadeuszu Różewiczu, mieszka pan we Wrocławiu? Ja urodziłem się w Breslau. To były te pierwsze dwa wersy pierwszej strofy. A ostatnia strofa, cytuję. Drogi Tadeuszu Różewiczu, jesteśmy Cives Vratislavienses, Bóg tak chciał. Miasto włączyło nas obu do swojej historii. Heraklityczna Odra przepływa przez pański i mój pokój. Musimy się lubić, inaczej umrzemy. To było takie przesłanie pojednania za pomocą poezji. Dopiero z czasem zrozumiałem, że było to również przesłanie pojednania niemieckiego wysiedleńca, wygnańca, który dzielił się swoim rodzinnym Wrocławiem, Breslau, z nowym mieszkańcem Polski, kolegą, poetą. Różewicz poznał Sabę podczas wizyty w Darmstadt w roku 79 na kolacji w jego prywatnym domu. Był pod wielkim wrażeniem osobowości Sabe i głęboko przeżył jego śmierć, o czym pisał do de Deciusa w roku 1984. To tyle, jeśli chodzi o mój pierwszy punkt. Po drugie, naprzeciwko domu Olbrysia znajduje się dom Deiters, siedziba Niemieckiej Akademii Języka i Poezji, która codziennie przyznaje najbardziej prestiżową nagrodę literacką w świecie niemieckojęzycznym, nagrodę imienia Georga Büchnera. De Decius został wybrany na jej członka w roku 1977. W mowie wstępnej, do której tradycyjnie był zobowiązany, mówił o, cytat, również w kontekście tego, o czym mówił pan Czu wcześniej, mówił o, cytuję, łacińsko-słowiańsko-germańskim miszmaszu, do którego był autobiograficznie przywiązany. Tym miszmaszem wypełnił kilka lat później znajdujący się po drugiej stronie ulicy dom Olbrysia, który od czasu do czasu podczas spotkań Akademii w Darmstadt odwiedzali także poszczególni członkowie Akademii. Pamiętam wizytę Horsta Binka, któremu zostałem przedstawiony jako jego, cytat, rodak, koniec cytatu. W siedzibie Akademii mieściło się również Biuro Funduszu Literatury Niemieckiej, którego redaktor Wolfram Schäfer był przez wiele lat niemieckojęzycznym redaktorem serii Biblioteka Polska, redagowanej przez de Deciusa na zlecenie wydawnictwa Zurkamp, że był kolegą redakcyjnym.
Polsko-niemieckie kontakty literackie odbywały się tu po drugiej stronie ulicy Aleksandra Weg praktycznie na co dzień. Po trzecie, to już ostatni punkt, dotyczy sprawozdania, które napisał Siegfried Unzelt, szef wydawnictwa Zurka, po wizycie w Krakowie w dniach 6 i 7 listopada 1996 roku. Wybór Reiseberichte, czyli raporty z podróży Unzelda, ukazały się w zeszłym roku i tam też można przeczytać ten raport. Unzelt odwiedził też krakowską willę Decjusza, rodzaj domu literackiego Instytutu Kultury, założonego na wzór Darmstadtu w odrestaurowanym renesansowym zamku. Powstała ona z inicjatywy Dedeciusa, a nadzorował ją jego współpracownik, a nasz kolega Albrecht Lemp. Unzelt pisał w tym raporcie z podróży, cytuję, dziwne, że ta wizyta w Krakowie zmieniła także mój obraz Dedeciusa. Znałem go jako człowieka, który promocję literatury polskiej uczynił swoją sprawą i to sprawą osobistą. Udało mu się stworzyć, dzięki właśnie temu osobistemu zaangażowaniu, udało mu się stworzyć Instytut Polski w Darmstadt. Udało mu się to, że ludzie tacy jak Weizsäcker i były kanclerz Schmidt wspierali ten instytut i że fundacja Roberta Boschla w pełni go finansowała. Ale Dedecius zrobił więcej. On, który tutaj promował literaturę polską, jednocześnie promował w Polsce literaturę niemiecką. A to oznacza, że w kraju, który został zniszczony przez Niemców i w którym bardziej niż w jakimkolwiek innym kraju popełniano zbrodnie w imieniu Niemiec, on właśnie poprzez kulturę i mediację kulturową tworzył zmianę klimatu. Koniec cytatu. Wielkiemu wydawcy Siegfriedowi Unzeldowi na rok przed wyjazdem Dedeciusa z Darmstadt i przejściem na emeryturę przyszło do głowy, czy zdał sobie z tego sprawę, że Dedecius i Darmstadt to nie tylko łód szczęścia dla literatury polskiej w Niemczech, ale także odwrotnie, dla literatury niemieckiej w Polsce. W ten sposób komentarz Unzelda stał się również podsumowaniem mojego komentarza. Dziękuję bardzo. Dziękuję Andreasie. Teraz przekazuję głos naszej publiczności, którzy mogą teraz zadawać pytania używając funkcji czatu albo odezwać się, dając tutaj znak, żeby zabrać głos i zadać pytania. Ja. Dietrich Scholze. Pan Dietrich Scholze ma pytanie. Bardzo proszę kolegów, techników o umożliwienie zadania pytania panu Dietrichowi Scholze. Tak, jeżeli słyszycie mnie państwo, słyszymy cię. Świetnie. Chciałbym wykorzystać możliwość, śledzę tutaj to sympozjum z Bautzen w stolicy Łużyczan i widzę też, że polonistyka dawnego NRD też jest reprezentowana w tym sympozjum. Mam pytanie do Andreasa, które oparte jest całkowicie na prawdzie. Byłem jednym z pierwszych polonistów z NRD i w roku 1987 odwiedziłem Instytut Spraw Polskich jeszcze na Mathildenhöhe w Darmstadt. Mogłem zostać tam dwie noce i uczestniczyłem w wydaniu tych publikacji, o których mówił Andreas Lawaty i byłem też wtedy na pogrzebie w Szwabii i na te 14 dni podróży miałam dosyć niedużą kwotę wschodnich marek, które musiałam wymienić na marki zachodnie. Spotkałem się wtedy z Renatą Schmidtka, Andreasem Lawaty, kolegą Lempem i oczywiście również z innymi kolegami. I Dedecius nie był wtedy codziennie w Darmstadzie, czasami był też we Frankfurcie, ale to, co
zostało mi w pamięci to, że Karl de Decius, który dla nas na wschodzie był też bardzo taką istotną osobistością, osobowością, i nie tylko jeśli chodzi o polonistykę, ale też translatorykę, o nim mówiono w kuchni i mówiono o nim Karlsen, czyli Karolek. I dla mnie to było coś absolutnie niewyobrażalnego, że była taka poufałość między pracownikami a de Deciusem. Mówili o nim Karlsen. Ja sam w międzyczasie już mam takie doświadczenie ze sobą, byłem dyrektorem Instytutu w Bautzen i chciałbym się zapytać Andreasa, prawdopodobnie poza tym takim szacunkiem dla założyciela Instytutu Spraw Polskich w Darmstadzie, prawdopodobnie również jakąś taką bardzo nieformalny kontekst zwracania się do siebie. Jak można to sobie wyobrazić, stojąc, patrząc na to z zewnątrz? Co to były za relacje? No, bardzo się cieszę, że Cię słyszę i to jest bardzo ciekawe pytanie, które idzie bezpośrednio do mnie. To, że z Tobą łączę również kontakt na przykład do Joachima Zellera, Henrysia Olszowskiego i innych kolegów ze wschodu wtedy. Co do Twojego konkretnego pytania, muszę powiedzieć, że to zdrobnienie Karlsen, tego nie jestem w stanie w zasadzie wyjaśnić, ale mieliśmy rzeczywiście bardzo taki rodzinny, mieliśmy rodzinne bardzo stosunki i Karl de Decius wtedy pełnił funkcję takiego ojca dla nas wszystkich. To była taka ojcowska rola, którą on przejmował, niezależnie od doświadczenia, jakie doświadczenia związanego z wojną, jakie miał, więc tam z jednej strony był duży dystans, ale z drugiej strony ta atmosfera była bardzo rodzinna też. My nigdy nie mówiliśmy do niego bezpośrednio o Karlsen, ale często podczas przerwy obiadowej wchodził do kuchni i opowiadał różne anegdoty, ciekawe historie i włączał nas właśnie w tę rozmowę. Także o nim mówiliśmy, Karlsen, ale ta rodzinna atmosfera była oczywiście współtworzona przez niego i myślę, że to dawałoby nieprawdziwy obraz, gdybyśmy mówili, że to była wyłącznie taka poufałość, bo towarzyszył im ogromny respekt, szacunek i też trochę dystans. Dziękuję bardzo. Nie widzę w tej chwili żadnych dalszych pytań, co nie jest specjalnie złym znakiem. Wcześniej trochę przedłużyliśmy, także teraz możemy trochę tutaj szybciej zakończyć ten fragment naszej konferencji, naszego sympozjum. Teraz chciałbym zaprosić Państwa na 15-minutową przerwę. Spotykamy się za 15 minut tutaj. Dziękuję Państwu bardzo i do zobaczenia za chwilę.